Znajdujemy się w Laboratorium Techniki Rakietowej, w skład którego wchodzi Pracownia Techniki Rakietowej oraz Pracownia Techniki Uzbrojenia Rakietowego. W tym laboratorium w ramach kierunku mechatronika i specjalności wojskowej uczymy się podstaw techniki rakietowej. W Pracowni Techniki Uzbrojenia Rakietowego podchorążowie zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji sprzętu rakietowego. Wyrzutnie rakiet, stacje radiolokacyjne, rakiety szkolne różnych zestawów, m.in. KUB, OSA, NEWA, WISŁA, pozwalają na naukę zasad wykorzystania i zdobywanie umiejętności w zakresie pracy bojowej na sprzęcie będącym w uzbrojeniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach kierunku mechatronika podchorążowie poznają także wyposażenie naziemne zestawów rakietowych. W laboratorium prowadzone są prace naukowo-badawcze związane z szeroko pojętym rozwojem techniki rakietowej. Na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są projekty badawczo-rozwojowe, symulacje i ekspertyzy. Jesteśmy w Laboratorium Mechatroniki. To tu uczymy się zagadnień z obszaru automatyki i robotyki, integracji systemów zrobotyzowanych oraz tworzenia aplikacji komputerowych układów sterowania dla zastosowań przemysłowych i wojskowych. Na zajęciach z przedmiotu podstawy automatyki i robotyki na kierunku wojskowym mechatronika projektujemy układy automatyki i programujemy roboty przemysłowe. Ponadto w ramach przedmiotu systemy mechatroniczne badamy układy elektropneumatyki i elektrohydrauliki oraz tworzymy oprogramowanie dla sterowników PLC. Laboratorium Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej jest jednym z największych i najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. Studenci kierunku mechatronika przygotowują w nim prace dyplomowe. W pracowni prowadzone są zajęcia z takich przedmiotów jak podstawa automatyki i robotyki, roboty przemysłowe, robotyzacja procesów przemysłowych, modelowanie i projektowanie układów robotyki, napędy w automatyce, systemy mechatroniczne, bezpieczeństwo w systemach automatyki. Studenci cywilni w ramach kierunku mechatronika poznają zasady programowania robotów przemysłowych, konfigurowania systemów inteligentnych budynków oraz systemów bezpieczeństwa. W ramach zajęć w Laboratorium Mechatroniki projektują i uruchamiają zrobotyzowane stanowiska produkcyjne, ćwiczą programowanie systemów sterowania inteligentnymi budynkami na makietach oraz rzeczywistych obiektach, a także programują roboty mobilne. Roboty mobilne są obecnie ważnym elementem pola walki. Sposób ich programowania i możliwość realizacji autonomicznych zadań w oparciu o zaawansowane czujniki i nowoczesne systemy sterowania poznajemy w pracowni robotyki i automatyki. Znajdujemy się w Laboratorium Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia, gdzie prowadzone są badania materiałów oraz technologii stosowanych do wytwarzania elementów uzbrojenia. W Pracowni Przyrostowych Technik Wytwarzania cywilni i wojskowi studenci kierunku mechatronika poznają najnowsze metody druku 3D. Począwszy od budowy i zasady funkcjonowania poprzez opracowywanie modeli, dobór metody druku oraz parametrów technologicznych. Mając do dyspozycji kilkanaście drukarek pracujących w różnych technologiach, możemy realizować ciekawe prace dyplomowe, a także projekty w ramach działalności w kole naukowym projektowania, wytwarzania i rekonstrukcji. Efektem tych prac są wystąpienia nagradzane w konkursach i konferencjach studenckich. Wybierając specjalność techniki komputerowej w mechatronice na kierunku mechatronika, mamy możliwość korzystania z tej oraz innych nowoczesnych pracowni. Próbki materiałowe oraz różnego typu struktury wytwarzane metodami przyrostowymi poddajemy badaniom właściwości mechanicznych w pracowni badań właściwości dynamicznych materiałów. Badania prowadzone są w warunkach występujących np. podczas kolizji pojazdów lub w trakcie uderzenia pocisków w pancerz. Do tego typu badań wykorzystujemy najnowsze dostępne na rynku rozwiązania, takie jak młot spadowy. W pracowni wykorzystujemy również zaprojektowane i zbudowane stanowiska dzielonego pręta Hopkinsona oraz testu pierścieniowego, które są unikatową aparaturą badawczą. Studenci studiów drugiego stopnia oraz doktoranci wykorzystują potencjał pracowni do realizacji swoich prac magisterskich oraz doktorskich. Wiedza i praktyka zdobyta podczas tych badań może być wykorzystana w pracy naukowej, a także do analiz numerycznych najnowszej konstrukcji w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i zbrojeniowym. Znajdujemy się w laboratoriach przepływowych badań napędów lotniczych, wytrzymałości konstrukcji lotniczych oraz silników lotniczych. W pracowni doświadczalnych badań silników lotniczych studenci cywilni i wojskowi wykorzystują m.in. stanowisko montażu i demontażu silnika w celu zwiększenia poziomu wiedzy w zakresie nowoczesnych napędów lotniczych. Stanowisko składa się ze specjalnych narzędzi, wózków na części silnika i stojaka, który ułatwia przeprowadzenie wszystkich wymaganych czynności obsługowych. W
pracowni znajduje się również wirtualna hamownia, dzięki której studenci mogą zapoznać się ze sposobem badań silników lotniczych. W tym laboratorium przygotowujemy obiekty do badań oraz zapoznajemy się z metodyką prowadzenia badań wytrzymałościowych konstrukcji statków powietrznych. Wytrzymałościowe badania doświadczalne konstrukcji lotniczych prowadzone są w celu potwierdzenia, że badana konstrukcja posiada wymagany przepisami poziom bezpieczeństwa względem obciążeń dopuszczalnych oraz sprawdzenia, czy zniszczenie badanej konstrukcji następuje przy zachowaniu założonego wcześniej współczynnika bezpieczeństwa. W prowadzonych badaniach symulowane są obciążenia dla poszczególnych przypadków krytycznych, odpowiednie obciążeń przy zachowaniu wiernego odtworzenia rozkładu sił i momentów obciążających. W pracowni tunelowych badań przepływowych poznajemy problematykę wykonywania badań przepływowych różnorodnych obiektów i ich elementów. W skład aparatury badawczej pracowni wchodzi unikatowy na skalę światową tunel wodny. Daje on specyficzne możliwości wizualizacji badań polegających na wprowadzeniu do strumienia wody barwników i śledzenie na tej podstawie skomplikowanych procesów oderwań na powierzchni obiektów oraz wirów. Znajdujemy się w pracowni uzbrojenia lotniczego przy stanowiskach lotniczej broni lufowej. Podczas zajęć przedmiotów stanowiska broni pokładowej oraz systemu uzbrojenia lotniczego zdobywamy wiedzę w zakresie budowy oraz zasady działania karabinów lotniczych, działek lotniczych oraz zasobników strzeleckich. Poznajemy zasady eksploatacji oraz zdobywamy umiejętności praktyczne związane z obsługą lotniczej broni lufowej. Na zajęciach laboratoryjnych poznajemy karabiny i działka lotnicze, które są obecnie stosowane na statkach powietrznych eksploatowanych w lotnictwie wojskowym naszego kraju. Mamy również możliwość obserwacji ewolucji techniki lotniczej poprzez analizę budowy broni lufowej montowanej na samolotach, które zakończyły już swoją służbę. W sali, w której przebywamy, uczestniczymy w zajęciach z lotniczych pocisków rakietowych, a także sposobów sterowania i naprawiania lotniczych środków bojowych. Uczymy się tutaj budowy rakiet, ich sposobów sterowania, a także eksploatacji. Wiedzę z tego zakresu możemy wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej w eskadrach lotniczych. Poznajemy budowę zarówno kierowanych, jak i niekierowanych pocisków rakietowych. Na zajęciach praktycznych poznajemy szczegóły konstrukcji rakiet, natomiast na wykładach i ćwiczeniach zdobywamy wiedzę dotyczącą sposobów naprowadzenia rakiet, ich skuteczności oraz zasady bezpiecznej eksploatacji. Znajdujemy się w Laboratorium Artylerii i Balistyki, gdzie w ramach kierunków mechatronika oraz chemia studenci wojskowi, jak i cywilni zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z balistyką, czyli nauką o ruchu pocisków. Badania pirostatyczne z wykorzystaniem komór manometrycznych oraz kalorymetru pozwalają na wyznaczenie charakterystyk energetyczno-balistycznych stałych materiałów miotających. Wykorzystanie laboratoryjnych silników rakietowych na paliwo stałe umożliwia natomiast określenie podstawowych charakterystyk balistycznych paliw rakietowych oraz parametrów pracy badanych silników. Badania pirodynamiczne realizowane w 50-metrowym tunelu strzeleckim umożliwiają analizę działania broni podczas strzału, funkcjonowania jej mechanizmów oraz pomiar ciśnienia gazów prochowych w lufie i prędkości pocisku. W tunelu strzeleckim prowadzone są badania oddziaływania pocisków strzeleckich na różnorodne materiały ochronne, w tym imitujące tkankę ludzką.